Dzień dobry, cześć. Czołem witam na moim kanale na YouTubie. Tym razem jestem, jak widzicie, sam, nie mam żadnego gościa obok siebie, a to dlatego, że postanowiłem odpo odpowiadać na pytania, które zadaliście mi na Facebooku. Także uwaga, uwaga, zaczynamy. Pytanie od Rafała. Jak pan rozumie na przykładzie konkretnych zachowań narzędzi, unowocześniania warsztatu, etc. odpowiedzialność dziennikarzy w czasach deep fake. Deepfake, może nie wszyscy wiedzą, ustalmy co to jest deepfake. To jest bardzo ciekawe pytanie, za które bardzo dziękuję. Otóż, jak mówi Wikipedia, deepfake to technika obróbki obrazu polegająca na łączeniu obrazów twarzy ludzkich przy użyciu technik sztucznej inteligencji. Technika stosowana jest do łączenia i nakładania obrazów nieruchomych i ruchomych na obrazy lub filmy źródłowe przy użyciu komputerowych systemów uczących się. Czyli jak to można rozumieć? No, na przykład tak, że ktoś mógłby użyć moje, mojej sylwetki, mojego obrazu, mojego wizerunku i podłożyć jakiś tekst, który nie byłby moim tekstem, czyli doszłoby do jakiejś manipulacji. Widzowie zobaczyliby mnie, Macieja Orłosia, mówiącego do widzów, tylko, że ja mówiłbym jakieś dziwne treści. A ponieważ dla niektórych jestem wiarygodny, mam nie wiem, zaufanie, ufacie mi jako, jako, widzowie, jako widzowie, no to uwierzylibyście w to, co bym mówił, mając to zaufanie i to była po prostu manipulacja, której ktoś by dokonał moim i waszym kosztem. Jest to oczywiście groza, to jest straszne. Mam nadzieję, że nie wejdzie do, do użytku codziennego i że będziemy wiedzieli, jak się przed tym chronić. To wymaga pewnej świadomości, a ze strony dziennikarzy wymaga wymaga czujności, wzmożonej uwagi. Po prostu liczę na to, że, że świat nie, nie posunie się do różnych ruchów szalonych zupełnie, do rozpowszechniania pewnych, pewnych technologii, które niczemu nie służą, oprócz temu, że służą manipulowaniu odbiorcami. Zresztą, skoro mówimy o deepfake, to zróbmy sobie taki mały eksperyment. Oczywiście to będzie no, taka chałupnicza metoda. Nie użyjemy tutaj jakichś specjalistycznych technologii sztucznej inteligencji. Zrobimy taką drobną manipulację i wyobrazimy sobie dzięki temu, jak. Ten deepfake mógłby wyglądać. Czyli moim gościem będę teraz ja, ja zadam sobie pytanie i za chwilę usłyszycie, zobaczycie mnie mówiącego jakieś dziwne rzeczy na zadany temat. No, pytanie będzie dotyczyło właśnie deepfake. Co ja, mój gość, sądzi o deepfake? Panie Maćku, deepfake, żyjemy w czasach deepfake. Co Pan sądzi o tych możliwościach? Czy jest to groźne dla dziennikarstwa, dla odbiorców, dla, dla ludzi, ludzkości, czy Pan popiera takie rozwiązanie jak deepfake? Chciałbym od razu zaprotestować Panie Macieju, dlatego, że to określenie, którego Pan użył, jest niewłaściwe i niesprawiedliwe. Ta technologia, to rozwiązanie, o którym Pan mówi, o które Pan zapytał, będzie bardzo korzystne dla wszystkich, dla twórców, dla artystów, ale także dla odbiorców, ponieważ będzie można w ten sposób przekazywać pewne informacje ważne dla ludzkości, niezależnie od intencji różnych osób, które mogłyby te informacje przekazywać. Czyli jeżeli na przykład nie możemy namówić Władimira Putina do tego, żeby powiedział coś w naszym programie, to stworzymy sobie Władimira Putina i on powie to, co będziemy chcieli. Albo jeżeli pan, panie Macieju, nie będzie mógł przyjść do naszego programu, to... Trudno, i tak Pan będzie obecny w naszym programie, ponieważ stworzymy Pana dzięki zaawansowanej technologii, dzięki sztucznej inteligencji i Pan powie w tym programie to, co wsadzimy Panu w usta, to, co będziemy chcieli. Także uważam, że to jest doskonałe przyszłościowe rozwiązanie. Panie Maćku, dziękuję bardzo. To bardzo ciekawa wypowiedź, naprawdę. Słyszeliście i widzieliście. To była tylko taka próbka. Maciej Orłysz, czyli ja, ale w nowej odsłonie, wypowiedział jakieś rzeczy, z którymi ja, prawdziwy Maciej Orłysz, do końca się nie zgadzam. Oczywiście powiedzmy sobie szczerze, w ogóle się nie zgadzam. A jednak to powiedziałem. Przechodzę do następnego pytania. Od Piotra. Czego ostatnio pan słucha? A tu mamy zupełnie inną tematykę. Czego ostatnio pan słucha? Co jest pana zdaniem ostatnio w muzyce warte uwagi i czy rok już umarł? Czy rok już umarł? W ogóle nie pomyślałem o tym, że rok już umarł. Ja co prawda nie jestem taki bardzo rockowy. To znaczy, słucham muzyki rockowej od czasu do czasu. Są wykonawcy, których bardzo yy, cenię. No, kogo mogę wymienić? Jestem wielkim fanem Rolling Stonesów, na przykład od wielu, wielu lat. Jestem fanem Jacka White'a, czy na przykład zespołu Radiohead. cenie Led Zeppelin, czyli klasyka i no, młodsi nieco wykonawcy. Nie pomyślałbym o tym, że rok umarł. Co jest ostatnio w muzyce warte uwagi? <laughs> Właściwie w każdym rejonie muzyki mogę znaleźć, w każdym gatunku muzyki mogę znaleźć coś, co mnie zainteresuje. Czy to jest rock, czy to jest pop, czy to jest pop rock, czy to jest jazz taki czy inny, czy to jest reggae, czy to jest folk, czy to jest rhythm blues. Mam swoich różnych ulubionych wykonawców, i niewiele jest takich gatunków muzycznych, których w ogóle nie, nie słucham no ponieważ nie trafiają do mnie. Z jednej strony jest to disco polo, z drugiej strony to jest heavy metal. A tak poza tym to trzymam się też wiernie swoim ulubionym twórcom, swoich ulubionych twórców muzycznych takich jak, jak właśnie Rolling Stones, wspomniani Mark Knopfler, Bob Dylan, Leonard Cohen, Y, czy, y, czy kogo tu jeszcze mogę wymienić? Z, z, no bardzo, bardzo lubię, na przykład Amy Winehouse, ale, ale tych nazwisk mógłbym wymieniać bardzo dużo i lista byłaby długa, ponieważ y, wachlarz jest bardzo, jest bardzo szeroki. Następne pytanie od pani Grażyny. Co się panu najbardziej podoba w tworzeniu kanału YouTube, a czego panu brakuje, czego pan nie lubi? Bardzo mi się podoba w tworzeniu kanału na YouTube to, że to przede wszystkim ja decyduję o tym, jak prowadzę ten kanał i jak prowadzę rozmowy, kto jest, z kim rozmawiam, kogo zapraszam do tego kanału. Że nie mam ucha w uchu, czyli nie mam nikogo, kto by mi siedział w głowie i podpowiadał. Pytania na przykład, albo proponował skróty, popędzał, i tak dalej. Taka jest natura YouTube'a. Zresztą przy realizacjach, na, które nie są na żywo, no to zawsze jest taka świadomość, że jeśli coś będzie za długo trwało, to później można w montażu to skrócić. Jakiś wątek niepotrzebny, na przykład wyciąć po prostu z rozmowy. W każdym razie ta. Swoboda, ta możliwość podejmowania decyzji samemu jest, jest bardzo dobra i to mi się podoba, natomiast czasami brakuje mi z kolei tej machiny, która jest charakterystyczna dla telewizji, czyli że jest duża produkcja, jest wiele osób i że wtedy łatwiej jest się po prostu z, i zmobilizować i też można liczyć na podpowiedzi od współpracowników, czyli. Na przykład od reżysera czy od realizatora, który, który powie, że o tu to może mniej, a tutaj to więcej, a zabrakło jakiegoś pytania. No wiadomo, coś za coś. Następne pytanie od yy, Michała. Jakie miałby pan rady dla studentów dziennikarstwa i chcących uprawiać ten zawód? Na co zwrócić uwagę? Trwa taka dyskusja, która co jakiś czas hmm, powraca, czy w ogóle studia dziennikarskie mają sens, czy warto studiować dziennikarstwo, jeśli chce się zostać dziennikarzem. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja zresztą sam nie jestem absolwentem dziennikarstwa. Znam dziennikarzy z różnych dziedzin dziennikarskich, znakomitych, którzy są po dziennikarstwie i znam też takich, którzy w ogóle nie są po dziennikarstwie, więc tu nie ma jednoznacznej hmm, Jednoznacznej definicji można powiedzieć, że dla takich ludzi jak ja dziennikarstwo jest czymś, czego się można nauczyć podczas praktykowania. Ja uczyłem się dziennikarstwa w telewizji przez wiele lat. Przyszedłem zupełnie z innego świata, i później, chcąc, nie chcąc, pozostałem wrzucony na głęboką wodę, po prostu zacząłem prowadzić program bardzo popularny, telewizyjny. I musiałem się tego uczyć. Taki, takie studia na żywym organizmie, ale trwające wiele lat, i, i właściwie czuję się trochę jak absolwent dziennikarstwa. Ale wracam do pytania, Michała. Jakie miałby Pan rady dla studentów dziennikarstwa i tych osób, które chcą uprawiać ten zawód? Jakie są to rady? No, jakby wszystkim trzeba to lubić. Najlepsza sytuacja to taka, kiedy kiedy. Bardzo lubię swoją pracę, albo kiedy kocham to, co lubię, i w związku z tym, właściwie, trudno powiedzieć, że pracuję. To, to pojęcie pracy wtedy gdzieś może yy, schodzi na drugi plan. Praca niektórym się pewnie kojarzy z wykonywaniem obowiązków, które niekoniecznie człowieka pasjonują, naprawdę interesują. Zresztą, zależy, jak to zdefiniować. Jest takie chińskie przysłowie. Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. No i tutaj mamy głęboką, głęboką prawdę, i każdemu życzę czegoś takiego. Spotykam dziennikarzy, którzy są, można powiedzieć, dziennikarzami z krwi i kości, Oni po prostu uwielbiają to, co robią. Trudno sobie wyobrazić takich ludzi w innej roli. I, no i to, to jest właśnie to. Potrzebna jest pasja, właśnie prawdziwe zaangażowanie ciekawość świata, dochodzenie do prawdy. Ale swoją drogą dziennikarstwo to pojęcie bardzo szerokie, mamy różne gatunki dziennikarstwa i mamy różne dyscypliny, i przecież można sobie wyobrazić na przykład taką sytuację, że ktoś, kto uwielbia sport i na przykład też uprawia sport jest zawodnikiem, byłym zawodnikiem, zostaje dziennikarzem sportowym. I wchodzi w ten świat z tamtego świata, zna się na tym i realizuje się teraz w nowej dziedzinie, ale takiej, która jest jemu bliska. I to, to samo moglibyśmy powiedzieć o różnych innych dyscyplinach. No dobrze, następne pytanie, tymczas, tym razem od Leny. Czy chciałby Pan, planuje napisać kiedyś? Powieść lub jakąś inną książkę niezwiązaną z wystąpieniami publicznymi. Rzeczywiście mam na koncie dwie książki związane z wystąpieniami publicznymi. Ostatnia wydana rok temu nosi tytuł O Sztuce wystąpień publicznych. Ja mam na swoim koncie również książki dla dzieci. Napisałem cztery książki dla dzieci: dwie dla dzieci w wieku przedszkolnym, dwie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ale to było już jakiś czas temu. Natomiast tutaj jest pytanie o to, czy planuję napisać jakąś powieść. Powieść lub książkę jakąś inną, ale nie związaną z wystąpieniami publicznymi. No, fakt, napisałem te książki dla dzieci, ale to było już jakiś czas temu i raczej nie planuję teraz książek dla dzieci. Jeśli chodzi o powieść, to odpowieści są eksperci. Znaczy, nie, nie czuję się na siłach, żeby napisać powieść. Raczej myślę o napisaniu. Czegoś, co mógłby być wykorzystane w teatrze. Noszę się już z, jakimś, z jakąś sztuką teatralną od dawna, no bo takie mam korzenie i to mnie interesuje. I wyobrażam sobie, że mógłbym być autorem ciekawej sztuki, która prawdopodobnie byłaby komedią. Mam kilka pomysłów w głowie, ale ciągle brakuje czasu na, na to, żeby się tym zająć. <laughs> Jest też taka, taki projekt innej książki, w którą nie wiem, czy się zaangażuję, bo to zależy też trochę od wydawcy, z którym współpracuję. Myślimy o tym, pracujemy. Powstał pierwszy draft. To byłaby książka z takiego nurtu podręcznikowego trochę, czyli odpowiadającego na pytanie, jak żyć, ale w, w zakresie jak żyć godnie, jak żyć z klasą, jak się zachować, jak się znaleźć w różnych sytuacjach. Pomyślałem, że wielu mężczyznom, akurat tu o mężczyznach yy, myślałem yy, przy tym projekcie, że wielu mężczyznom takie rady by się mogły przydać. I jeszcze mam jedno pytanie, już, już chwileczkę, już je znajdę. Hmm. No, to jest pytanie dosyć takie wymagające, odbożeny. Co Pana obecnie najbardziej cieszy, a co najbardziej zasmuca i drażni, jeśli chodzi o życie w naszym pięknym kraju? Co Pana obecnie najbardziej cieszy? Cieszy mnie to, że jesteśmy częścią Europy, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, cieszy mnie to, że w ogóle Polska leży w Europie i że jesteśmy Europejczykami. Jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji. Polegającej na tym, że właśnie jesteśmy na starym kontynencie, jesteśmy jego częścią i że omijają nas różne zjawiska codzienne dla większości rejonów świata. Czyli jednak, my nie cierpimy głodu, nie, nie spotykają nas różnego rodzaju plagi, nie dotykają nas odpukać, oby tak zostało. Różne, różne kataklizmy typu huragany, cyklony czy trzęsienia ziemi. I naprawdę powinniśmy bardziej doceniać to, że ta, to położenie geograficzne nam sprzyja. Natomiast yy, myślę, że to pytanie jednak tego nie dotyczy, nie dotyczy geografii, myślę, że bardziej dotyczy polityki. Tak podejrzewam. Co Pana najbardziej obecnie cieszy, a co najbardziej zasmuca i drażni, jeśli chodzi o życie w naszym pięknym kraju? No, więc jeśli chodzi o to, co mnie cieszy, to już powiedziałem, ale cieszy mnie też to, że jesteśmy pięknym krajem, mamy, mamy wszystko, mamy morze, mamy jeziora, mamy góry, mamy wzgórza, pojezierza, mamy coraz więcej wygodnych dróg, co dla mnie jako Osoby, która bardzo dużo podróżuje samochodem po Polsce, jest niezwykle istotne i widzę te różnice i to, to mnie po prostu naprawdę cieszy. Cieszy mnie to, że w naszym kraju można rób, robić dużo ciekawych rzeczy i można cieszyć się wielką ofertą kulinarną i każdy znajdzie coś dla siebie. I, i to, że w wielu aspektach jesteśmy bardzo otwartymi ludźmi i uśmiechniętymi. I, i to, to, to można powiedzieć mnie cieszy, cieszy mnie to, że do, do, dostaliśmy Nobla, to znaczy Olga Tokarczyk dostała Nobla, więc mamy kolejne, kolejną laureatkę, kolejnego noblistę, czy kolejne, kolejną noblistkę. <laughs> A jeśli chodzi o to, co mnie zesmuca i drażni, no to oczywiście to, co się dzieje w, w, w tym obszarze poglądów politycznych, ale oczywiście głównie chodzi mi o ten mur, o te polaryzację w społeczeństwie, o to, że jest tyle złych emocji, które dzielą Polaków. I że scena, scena polityczna mnie zasmuca, bo jest strasznie dużo takiego politycznego populizmu, który mnie potwornie wkurza i nawet się nie chcę rozwijać na ten temat, ponieważ jako osoba publiczna trzymam się na dystans od polityki, nie chcę się w to za bardzo angażować, wkurza mnie strasznie, i to jest jeszcze mało powiedziane, ale pewnych słów się też nie używa, jednak w przestrzeni publicznej, a więc wkurza mnie strasznie propaganda, uprawiana przez media publiczne ze wskazaniem przede wszystkim na telewizję. I to by wymagało pewnego rozwinięcia, ale pozwólcie, że poprzestanę na tym, i tu postawię y, kropkę. I też niepokoi mnie to, że brakuje takich ośrodków czy takich autorytetów, które potrafiłyby naprawdę, potrafiłyby godzić Polaków, czyli robić coś, co by zmierzało do... Do zmniejszenia tej polaryzacji, do pomniejszenia tego rowu, który został wykopany, albo do obniżania tego muru, który dzieli Polaków na takie dwie wyraźne części, bo to jest bardzo potrzebne, a niestety tego nie widzę. Mam nadzieję, że to się kiedyś, że to się kiedyś pojawi. Odpowiedziałem na wszystkie pytania, które przygotowaliśmy na tę sesję pytań i odpowiedzi, nazywanych QA. Bardzo dziękuję za te pytania. Myślę, że kiedyś wrócimy do tej, do tej formuły. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Maciej Orłoś. Do zobaczenia.